Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Jurzecka, a przy niej budynek będący siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych i Domu Samopomocy Przystań. To tu od maja trwają zaawansowane prace remontowe. Wewnątrz budynku większość prac już została wykonana. Zostały jeszcze prace remontowe w piwnicach i na klatkach schodowych. Natomiast w związku z tym, że jest ładna pogoda, w tej chwili prace trwają na zewnątrz budynku. Docieplone zostały fundamenty i trwa termomodernizacja ścian. Większość prac, które mogłyby przeszkadzać w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, zostało wykonanych w okresie wakacyjnym. Nie było żadnego takiego remontu od wielu lat. Ostatnim takim dużą inwestycją była dobudowa części tego budynku, bo tutaj wiemy, że to przedszkole, które tutaj się mieściło, było dużo mniejszym budynkiem i nastąpiła jego rozbudowa i od tamtej pory nie było takich prac. Zespół Szkół Specjalnych w budynku przy ulicy Jurzeckiej funkcjonuje blisko 30 lat. W szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. W ramach zespołu funkcjonują szkoła podstawowa specjalna, grupy rewalidacyjno-wychowawcze oraz szkoła przysposabiająca do pracy. W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych uczęszcza 75 uczniów. Potrzeby lokalowe zgłaszaliśmy już wcześniej. Organ prowadzący wie, że najwygodniej i najbezpieczniej byłoby mieć samodzielny budynek. Natomiast niestety na ten moment organ prowadzący nie posiada budynku, do którego moglibyśmy się my przenieść, czy ewentualnie żeby przekazać nam cały ten budynek, ponieważ jest to budynek, który jest budynkiem miasta, gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Także my tutaj tylko wynajmujemy część tego budynku. Marzy nam się samodzielność, ale na ten moment nie jest to do spełnienia. Odpowiednia baza lokalowa jest ważna, ale również istotne są dodatkowe zajęcia czy terapie dla dzieci niepełnosprawnych. A na to szkoła potrzebuje dodatkowych funduszy. Ostatnio dzięki charytatywnej imprezie w ośrodku Gutwin udało się zebrać 5000 zł. W tej chwili bierzemy udział w projekcie rządowym Laboratoria Przyszłości. Do wykorzystania tam mamy 30 tysięcy na dodatkowe wyposażenie i również udało nam się przystąpić do programu Aktywna Tablica. W tej chwili jesteśmy już w trakcie realizacji zamówienia. Jest to również ponad 40 tysięcy złotych na dodatkowe wyposażenie, także wszystko dzieje się, idzie wszystko w dobrym kierunku. Poprawę bazy lokalowej Zespołu Szkół Specjalnych oraz Domu Samopomocy Przystań zostanie zainwestowane ponad 2 miliony złotych. Modernizacja obiektu realizowana jest w ramach gminnego projektu, poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej gminy Ostrowiec.